To jest, uwaga, to jest zmiana życiowa. To nie będzie proste, prawdopodobnie to nie będzie takie... Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mental Trading. Przed tobą kolejny materiał, który pomoże tobie stać się lepszym traderem oraz inwestorem. Jeśli jesteś tym zainteresowany lub już nad tym pracujesz, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic ciebie nie ominie, a treści pojawiają się na tym kanale codziennie. Zapraszam do tego odcinka. Moi drodzy, oprócz tego, że ostatnio mówiliśmy o tych właśnie małych, drobnych celach, które mają nas prowadzić do sukcesu, które mają zmieniać każdego dnia nasze życie na trochę lepsze. I teraz przykładowy, czy pewna prezentacja tego motywu. Jeżeli codziennie wykonujesz jakąś pracę, ona jest powtarzalna. I teraz ja podam bardzo precyzyjny przykład, lubię ten przykład. Jeżeli jestem piekarzem, ok? Albo inaczej, pracuję fizycznie, może to będzie lepszy przykład. Pracuję fizycznie, codziennie jeżdżę do pracy na zbiórkę, spotykam się z ludźmi, jest jakaś brygada, spotykamy się, zabieramy tam sprzęty, ciuchy, jedziemy w jakiś materiał i jedziemy na budowę. Na budowie zazwyczaj robię te same rzeczy, niech to będzie, nie wiem, elewacja, a coś tam na elewacji, nie wiem jak się robi, więc na elewacji. I jest w kółko ta sama czynność. I teraz jeżeli... Uwaga, jeżeli ja nie postawię sobie takich celów na zasadzie, że dobra, jadę do pracy, okej, spotykam się z tymi ludźmi, ale może chcę się czegoś nauczyć więcej. Więc być może sobie wprowadzę taki element, okej, do tej pory nakładałem klej na przykład na, nie wiem czy wiecie, ale po prostu sterpią się klei do ściany, więc do tej pory robiłem go w jakiś tam sposób tacką, być może teraz będę robił go blachą, czymś większym, tak dalej. Pewne rzeczy przyspieszę, być może to się przełoży na moje zarobki, być może to mi przyniesie efekty, ale muszę się zastanowić, czy w czynnościach, które chcę podejmować, czy w rzeczach, które chcę robić na co dzień, są drobne elementy, to mają być drobniuteńkie elementy, które mamy zmienić. To jest strategia małych celów. W momencie, kiedy ty mówisz albo ty stawiasz sobie cel, że pracuję na etacie i moim celem jest porzucenie etatu i praca, czy też zajmowanie się tradingiem i to stawiasz sobie jako ten taki mały, drobny cel, który chcesz zrealizować, to wow. To jest, uwaga, to jest zmiana życiowa. To nie będzie proste, prawdopodobnie to nie będzie takie od razu wstrzyknij palcami. No oczywiście można iść i powiedzieć, słuchajcie, ja się zwalniam i mam to w dupie i tyle, ale nie w tym rzecz. Więc strategia małych celów mówi o tym, że tak planuję sobie, mam tą wizję, okej, chcę porzucić tą pracę, ale przecież nie na szybko, nie w głupi sposób, nie zrobię tego, no bo nie odetnę się od źródła przychodów. Więc sobie zaplanuję, okej, być może najpierw muszę postawić sobie taki cel pod tytułem jak w tym wszystkim znaleźć czas? Bo mam takie wrażenie i po tych pytaniach, po tych zgłoszeniach, które daliście, po tych takich uwagach, pytaniach, że to jest dla większości z was, moi drodzy, wyzwaniem, czyli taka codzienna organizacja. I zachęcam was do tego, dzisiaj chciałbym, żebyście czy od dzisiaj, powiedzmy, zastanowili się nad tym tematem, bo będzie kilka dni przed wami na to, jak możecie lepiej wykorzystać dzień, który macie. Jak to zrobić? Ja wam podam przykład. Można wziąć sobie białą kartkę, po prostu białą kartkę A4, wypisać, o której średnio wstajesz. Zaznaczę, że warto, być może część z was się w ogóle nie zastanawiała nad tym i teraz Paweł, co to ma wspólnego z tradingiem, co ty w ogóle gadasz? Oczywiście, że ma ogromne znaczenie, bo mówimy o komforcie, mówimy o wypoczynku, mówimy o koncentracji, mówimy o konsekwencji, później o trzymaniu się zasad, mówimy o tworzeniu twojego biznesu i twój biznes nie składa się tylko z wykresu, z platformy, z klawiatury i z myszki, tylko się składa też z ciebie, z twojej gotowości do działania, z twojej gotowości do podejmowania decyzji. Jeżeli nie ogarniesz siebie, to kurwa sorry, ale tradingu też nie ogarniesz. To znaczy on będzie jakiś tam, jakiś byle jaki. Jeżeli masz źle zorganizowany czas, jeżeli prowadzisz się byle jak, to później te twoje decyzje też będą pochodną tego wszystkiego. Więc tak jak wam powiedziałem, trading dla mnie jest jakby szerokim pojęciem. Ja w to kupę swojego czasu i życia włożyłem.
i wiem, że jeżeli to ma mi przynosić szczęście, pieniądze, mam być z tego zadowolony, ma mi to sprawić radość, ale nie przez tydzień, tylko przez cały czas, mam nie czuć wypalenia, to muszę to wszystko poukładać. To nie jest tylko wykres, tak jak powiedziałem, to nie jest tylko komputer i tylko myszka. Więc dlatego o tym, moi drodzy, mówimy. Więc wracając, warto wziąć sobie kartkę w kontekście samego snu, przemyśleć, jak ja śpię, czy sumie to dobrze, czy się wysypiam, czy się nie wysypiam. Ja wiem, że teraz rodzice małych dzieci powiedzą, no to wow, grube zadanie. Ja też mam małe dzieci i też to muszę planować. I jak jestem gdzieś niedospany albo spałem 1,5 godziny w nocy, to kolejnego dnia jestem po prostu nieefektywny, więc na przykład odpuszczam pewne rzeczy. Nie robię, celowo nie robię, bo nie chcę robić na zmęczeniu. I ty też musisz sobie pewne rzeczy w ten sposób układać. Więc na przykład jak u ciebie wygląda sen? Czy już pomijając jakby wchodzić w bardzo szczegóły w ten sen, czy masz głęboki sen, czy płytki, czy nie, bo to już byśmy poszli bardzo grubo, ale zastanów się, ile śpisz w ciągu dnia. Podpowiem, dobra proporcja jest spanie co 1,5 godziny. Na zasadzie albo śpimy, załóżmy 6 godzin, albo śpimy 7,5 i to mniej więcej tak powinno wyglądać. Różnie to u każdego z was będzie wyglądało. Teraz, jeżeli wstajesz, to czy masz rutynę pod tytułem będę się zdrowo odżywiać, albo jem coś lekkiego, bo załóżmy za 0,5 godziny zaczynam sesję, za 0,5 godziny zaczynam zajmować się biznesem, gdzie uwaga, muszę się skoncentrować. Czy jesz, nazwijmy to, tosty, kiełbkę, jajecznicę, kawka, fajeczka, pomijając drinka o godzinie 7 rano, 8 rano, znam osoby, są tutaj, które potrafią, nawet wcześniej, ale zostawmy. I teraz ty zaczynasz trening i pierwsze co to, pierwsze 0,5 godziny, to jesteś chudy, zmulony, ja pierdykam, a się nażarłem, ale jest ciężko i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo istotny aspekt, jak ty zaczynasz swój dzień, jeżeli od rana planujesz, uwaga, zmulczać się nad czymś. Jeżeli planujesz używać głowy, bo czy się zapychasz po prostu jakimiś tam ślistwami i tak dalej, nie mam pojęcia, to musisz sobie poustawiać, czy w ogóle nie, idę na głoda i w momencie jak mija 40 minut, już siedzę przy tym komputerze, jeszcze w slipkach siedzę albo w szlafroku, bo jeszcze nie wstałem, jeszcze mi się kawa nie zrobiła, albo w ogóle kawa to mi się parzy, woda mi się parzy 10. raz na tą kawę i za chwilę będę wybiegać po tą kawę gdzieś tam do kuchni i tak dalej, żeby na szybko zrobić, na szybko sobie zrobię, nie wiem, grzanki, coś tam i znowu wrócę przed ten wykres i teraz będę podejmować decyzję. Uwaga, mówimy o twoim biznesie, który ma ci przynosić pieniądze. Jak wygląda twój poranek? To jak siadasz do treningu? Strategia małych celów, zarządzanie czasem, to są te drobne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Idąc dalej, no, sprawdź, ile śpisz, jak wygląda twój dzień pracy, czy masz w ogóle jakieś przerwy takie, że możesz się zrelaksować, kiedy możesz być osobą efektywną i zobacz, czy są jakieś luki, w których ty możesz wstawić sobie trading, edukację, mentoring. To od tego zacznij, od określenia czasu. Na podstawie tego będziesz w stanie określić, ile tygodniowo możesz na to poświęcić, czyli od poniedziałku do piątku. I teraz, jeżeli ci wyjdzie, nie wiem, 2 godziny tygodniowo, to też nie challenge'uj się na zasadzie, że zrobisz 500 rzeczy w tym czasie. To uwaga, to są 2 godziny. 2 godziny w ciągu dnia. Chwała ci za to, że znalazłaś 2 godziny, ale wykorzystaj je efektywnie, zrób to na pełnej koncentracji i kurczę, nie rób wszystkiego, tylko powoli, w swoim tempie. Naprawdę będziesz mieć efekty i zdecydowanie będziesz mieć lepsze efekty niż ktoś, kto ma nawet 10 godzin i próbuje ogarnąć wszystko na raz i robi to po łebkach, byle szybciej. Aha, dobra, to następne, to teraz tak, to teraz tak. I się w tym po prostu może bardzo szybko zakopać. Pełną wersję tego spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. Zaraz obok widzisz kolejne polecane dla Ciebie nagrania, także trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza, doceniamy każdy taki mały gest, a pozwala nam to po prostu dalej rozwijać kanał. Jeśli chcesz, żeby jakiś temat poruszyć w kolejnych nagraniach, śmiało pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych, najnowszych odcinkach.